Cześć, witajcie, z tej strony Dawid i witajcie w kolejnym odcinku na moim kanale. Dzisiaj będzie kolejny odcinek z Gran Canaria, z wyspy. Dzisiaj dokładnie trochę więcej będzie o tym pięknym oceanie atlantyckim, który właśnie widzicie na ekranie. Zapraszam i miłego oglądania. Ocean Atlantycki jest bardzo duży, jest największym oceanem i w ogóle zbiornikiem wodnym na całej Ziemi. W nim jest woda słona i jest czyściejsza woda od Morza Bałtyckiego, bo to jest jednak bardzo i to bardzo duża różnica. Dzisiaj, kiedy właśnie pływałem w oceanie Atlantyckim, to są takie fale, o, na przykład tu jest straszna duża fala, jak widzicie. Takie są duże fale, że mnie tak zmiotło, no to było na kilka metrów fala, dlatego takie małe tsunami można tak to porównać, lecz to nie jest takie prawdziwe tsunami, bo tsunami ja jeszcze nie widziałem i to naprawdę jest, ma kilkanaście metrów, a nie kilka, tak jak ja widziałem, ale naprawdę też jest to duże. Pewnie oglądacie ten odcinek, chyba oglądacie ten odcinek w poniedziałek. Dlatego już w środę będzie odcinek z delfinów, z oglądania delfinów z łódki. Dlatego też polecam w środę zajrzeć na mój kanał. A w czwartek jeszcze będzie z też łódki, ale jeszcze Wam nie powiem jakiej, nie powiem po co, nie powiem dlaczego. Dowiecie się, bo naprawdę mocna rzecz będzie w czwartek, dlatego też przeglądajcie mój kanał. A teraz przejdźmy już do głównej tematyki dzisiejszego odcinka, czyli właśnie ocean. Ocean jest bardzo głęboki. Jest on, nie wiem, ale chyba w oceanie właśnie atlantyckim jest największy rów, zwany, nie wiem jak, zapomniałem. Rów Mariański. Czy tam trójkąt bermudzki, nie pamiętam już, nie, rów Mariański, który ma, nie wiem ile, ale to liczy się w kilometrach naprawdę, bardzo on głęboki jest. Wyobraźcie sobie, jakbyście mieli tak z 10 wieżowców na sobie, kilkanaście wieżowców na sobie, to właśnie na takim czymś, na takiej wysokości pływacie. Ja też pływałem dosyć dużej wysokości, dlatego że pływałem w 20 metrach. Ja jakbym dowiedział się pierw o tym, żebym jakbym pierw skoczył do tej wody, to bym się po prostu przeraził, bo 20 metrów to nie wiem ile to jest. 20 metrów. Nie wiem. Może ten cały hotel ma 20 metrów, albo się, nie wiem, pomyliłem się, ma więcej trochę, ale naprawdę bardzo głęboko było. Teraz już dzień się kończy, jest godzina 19.23, znaczy 19.23 u mnie, a 20.23 u Was dokładnie, bo jest... Tutaj czas jest prędzej o 1 godzinę. Po południu zawsze jest bardzo dużo, nie wiem, skuterów, bananów, znaczy takich bananów jak na przykład ten, nie takich bananów do jedzenia. Jest dużo kanap takich, na których się jeździ po wodzie, jest dużo jet ski, jest dużo łódek, dlatego naprawdę dłużej się dzieje tutaj. I tak to by właśnie wszystko oglądało. Jeszcze chciałbym Wam trochę powiedzieć o tej właśnie plaży, no i ich takich zakątkach i w ogóle. Plaża jest czarna, jak mogliście się zorientować. Jest ona czarna dlatego, że jest to spowodowane erupcją wulkanu, która niedawno, znaczy niedawno, kilka milionów lat wystąpiła, dlatego stał się właśnie czarny piasek. Lecz to tylko na przykład tutaj, bo jeszcze pływałem w oceanie, w takiej tej, która jest właśnie
biały piasek, żółty piasek i to na tej wyspie, dlatego to nie tylko jest czarny piasek, ale są tak trzy kolory właśnie tego piasku. Tak to by właśnie wyglądało. Tam daleko jest nora jakaś, w której można śmiało wejść i zrobić sobie naprawdę spektakularną fotografię, naprawdę ładna. Ładne tam są fotografie. Znaczy, ładne to są fotografie, jakby tam były po prostu zdjęcia. Ale naprawdę, jak chcecie sobie zrobić jakieś fajne zdjęcie, no właśnie, jak jesteście w pobliżu, w Gran Canaria może, albo kiedyś byliście, albo przyjedziecie, to właśnie zachęcam. I są też różne gatunki ryb, rozmaitych ryb. Ja widziałem kilka gatunków. Jedna rybka mi przypominała gurami dwuplamisty. Nie wiem, czy dobrze powiedziałem. Gurami dwuplamisty, ale to nie będzie na pewno dlatego że on jest słodkowodną rybą. I też widziałem różne kraby i inne rybki. Jak chcecie jeszcze więcej odcinków z nietypowych miejsc, to piszcie komentarze. A już nie wiem, co tu mam do powiedzenia, też muszę iść na kolację, dlatego ja już się będę z wami żegnał i widzimy się w kolejnym odcinku. Cześć!